Jest rok 2023. Od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami minęło ponad 4000 dni. Zmieniła się władza, zmienili się dyrektorzy. Na polskiej kolei pojawił się nowy tabor. W ciągu najbliższych miesięcy i lat mają ruszyć inwestycje związane z budową nowych linii kolejowych. Jednak w gąszczu wielu sukcesów trzeba spojrzeć również na kwestię bezpieczeństwa, a nie bezgranicznie ufać słowom publikowanym przez biura prasowe i media. Tak oto przedstawia się okres tych 4017 dni. Jest listopad 2020 roku. Tygodnik Polityka udostępnia na swojej stronie archiwalny artykuł Edyty Gietki zatytułowany Drużnik spod Szczekocin, pierwotnie opublikowany w 2019 roku. W tym czasie wśród Polaków krąży już określenie na popielato, pochodzące z rozmowy między dyżurnymi ruchu z 3 marca 2012 roku. Autorka tekstu, skupiając się na życiu dyżurnego ruchu ze Starzyn, nazywa działania podjęte przez dyżurną ze sprawy chwilową utratą zdrowego rozsądku. Prawda była jednak zupełnie inna, znajdowała się zaś nie w raporcie PKBWK, a między innymi wśród akt sprawy. Zbadaniem tematu od nowa zajął się Bartosz Jakubowski, autor podcastu Węzeł Przesiadkowy, co nadal wzbudza zdziwienie, ponieważ wiele osób uważa sprawę za zamkniętą od czasu zapadnięcia wyroku. Znaczy, prawomocny wyrok w drugiej instancji dopiero zapadł w styczniu 2018 roku, to jest pierwsza rzecz. I to nadal nie był koniec, no bo jeszcze była kasacja. Kasacja skończyła się bardzo szybko, bo tylko jedna strona złożyła. Natomiast ja miałem wrażenie właśnie, że to nie jest do końca wyjaśnione, że tam mi brakuje wielu rzeczy, że same rzeczy z pisemnego uzasadnienia wyroku, które znalazłem, no to nie wyjaśniały tak naprawdę wszystkiego i to jakby był główny motyw do napisania tej książki, żeby po prostu to jak najszerzej opisać, wyjaśnić, bo to te materiały były szczątkowe, media interesowały się tak naprawdę katastrofą tylko przez pierwszy tydzień. Potem były praktycznie tylko relacje z kolejnych wyroków, tak? Tym bardziej, że proces był utajniony, sam przebieg procesu w pierwszej instancji był utajniony, więc był niejawny, więc po prostu media jakby trochę no, nie bardzo miały materiał do tego, żeby cokolwiek zbierać. I tyle, tak? Miałem poczucie, że tego jest bardzo mało i że przyszliśmy nad tym do porządku dziennego bez jakiejś głębszej refleksji, bez głębszej dyskusji. No i też no, miałem wrażenie, że trochę za prosto to się robi, że nagle okazuje się, że jest tyle wątków, akta mają no, prawie... Próbuję sobie przypomnieć, ile tych tomów było, ale coś koło setki, tak, łącznie z materiałami z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. No tu się okazuje, że no, dwie osoby idą do więzienia, krótka sprawa, tak. No, trochę to było dla mnie za proste, że to w ten sposób można załatwić. No tym bardziej, że jak w międzyczasie wychodziły takie właśnie kwiatki, jak to, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski broni w sądzie, on oskarża, tak, jako oskarżyciel posiłkowy, oskarża tych dyżurnych i trochę jest tak, że tu staje Dawid z Goliatem, ogromne pieniądze, bardzo wpływowi ludzie walczą tak naprawdę ze zwykłymi ludźmi, tak, z ludźmi po prostu szeregowymi pracownikami, takim jak każdy inny i trochę ta dysproporcja sił wydała mi się już mało sprawiedliwa. No ale jakby też ciągle panuje takie poczucie, że no, jak się o tym rozmawia, to wszyscy popełnili błędy, to wszyscy, czy kto? No dyżurni maszyniści, no i to nie są wszyscy. To proces przewozowy na kolei wymaga dużo więcej osób niż dyżurni maszyniści i stawianie sprawy w tak prostacki sposób tak naprawdę, bo tak to trzeba powiedzieć, no to jest zdecydowanie za mało, żeby ten temat wyczerpać. Na nastawni w sprawie, wbrew tekstowi Edyty Gietki, nie było chwilowej utraty zdrowego rozsądku. Cała obsługa tego posterunku służyła wcześniej w Węgrzynowie, położonym kilka kilometrów od sprawy w kierunku Kozłowa. Szkolenie na nowy system sterowania ruchem kolejowym, który miał się pojawić na posterunku Sprowa, polegało na 6-godzinnym wykładzie w Sędziszowie, a następnie doszkalaniu się na symulatorze na nastawni w Węgrzynowie między odprawianymi tamże pociągami. Tymczasem według instrukcji zarządcy infrastruktury
Szkolenie poprzedzające egzamin autoryzacyjny powinno trwać minimum 2 zmiany robocze w miejscu pracy pod nadzorem osoby już posiadającej autoryzację na dany posterunek. Tymczasem przed egzaminami dyżurnych z Węgrzynowa takiej osoby, która posiadałaby autoryzację na posterunek Sprowa, nie było w ogóle. Dodatkowo każdą autoryzację na posterunek zapisuje się w specjalnym rejestrze. I to właśnie z tymi rejestrami pojawiają się kolejne problemy. Trudno nazwać to książką, to są książeczki, a w przypadku Jolanty S. to było kilka spiętych kartek. W zasadzie kopia tego, bo to oryginał mieli biegli, natomiast po zakończonej sprawie jest tak, że dowody wracają, oryginały dowodów wracają do stron. W związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe wszystkie oryginalne dokumenty dostały z powrotem. Mimo protestów pełnomocnika Jolanty S. te wszystkie dokumenty wróciły w oryginałach. Także no, podejrzewam, że dziś już ich nie ma. Więc w aktach sprawy też są tylko kopie, natomiast stwierdzone faktem było to, że tak, w przypadku Jolanty S. ta książeczka autoryzacji była zwyczajnie rzecz biorąc, no, ona nie była wybrakowana, bo to jakby to, co było potrzebne, tam w zasadzie było, ale wyglądała na odtworzoną i trudno powiedzieć, że ona była prowadzona zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentów. Oczywiście można odeprzeć, że nie ma żadnych takich formalnych, spisanych zasad, jak to powinno się prowadzić, więc formalnie wszystko było ok, natomiast patrząc tak zupełnie z zewnątrz, wyglądało to dość dziwnie, tak? To znaczy, że kobieta, która pracowała w tym miejscu przez ponad 20 lat, w tym jednej, tej samej sekcji eksploatacji, niezależnie od tego, jakie zmiany zachodziły w PKP, pracowała w jednym i tym samym miejscu, no jej historia autoryzacji była dużo uboższa niż Andrzeja N., który tak naprawdę do Kieleckiego Zakładu Linii Kolejowych wrócił dopiero na rok przed wypadkiem, a wcześniej miał dużą przerwę w zatrudnieniu i dopiero 2006 roku pracował z powrotem w Polskich Liniach Kolejowych, więc widać było, że no, on miał lepszą historię pracy, egzaminów, szerzej udokumentowaną niż ona, która 20 lat pracuje w jednym miejscu, no co jest dość dziwne. No, sąd nie uznał, że to jest jakiś problem. Czy twoim zdaniem te przyczyny katastrofy zaczęły się jeszcze przed autoryzacją z listopada 2011 roku w przypadku Sprowy? Czy to po prostu ten łańcuch zdarzeń zaczął się w jakimś kompletnie innym momencie według ciebie? Czy to nie jest jeden łańcuch zdarzeń, bo zawsze zazwyczaj myślimy, że to jest jakiś łańcuch zdarzeń, które gdzieś wypadają kolejne ogniwa i w którymś momencie jest przekroczona masa krytyczna i to już jest koniec, tak? No ja nie uważam, że tak było. Uważam, że tu jest wiele wątków, które po prostu splatają się w pewnym momencie, który zdarzył się 3 marca 2054, tak? Znaczy w zasadzie to już był koniec, tak? Natomiast te wątki, one zaczęły sobie każdy rosnąć, można powiedzieć, że trochę indywidualnie. Jedna sprawa to jest sama kwestia modernizacji linii 64, która była robiona tanio, dziadowsko i o ile oczywiście same urządzenia były jak najbardziej sprawne. Tutaj trzeba to od razu powiedzieć z góry, że same urządzenia sterowania ruchem kolejowym zadziałały idealnie, ale to jest jakby trochę odwrócona sytuacja z opowiadania Lema Odruch Warunkowy. To znaczy tam była sytuacja, że urządzenia były niesprawne, a ludzie postępowali racjonalnie, a tu było zupełnie na odwrót. To była sytuacja, kiedy urządzenia działały poprawnie, działały dobrze, ale to była sytuacja, można powiedzieć, która była anomalią, tak? Bo z uwagi na to, że odbiory tego całego sprzętu odbywały się w gigantycznym pośpiechu, to wszystko było odbierane tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc możemy sobie wyobrazić, jakie było podejście wszystkich tych, którzy to urządzenie odbierali. Szkolenia były przeprowadzone bardzo źle i sytuacja, w której urządzenia działały poprawnie, nie było instrukcji, nie było szkoleń, nie było, co ciekawe, nie było akcji aktualizowanych też ogólnych przepisów o prowadzeniu ruchu, to też jest ważny element, no to tak naprawdę to była pułapka, w którą wszyscy zostali jakby wpędzeni i to nie przez jeden wątek. Tych wątków było bardzo wiele, natomiast mówię, zawsze trzeba podkreślić na samym początku, że tak, urządzenia zadziałały poprawnie, tylko że no nawet przy poprawnie działających urządzeniach, jeżeli brakuje wszystkiego dookoła, no to kończy się to tragicznie, tak? I też, nie wiem, pojawiały się jakieś zastrzeżenia, że co by zmieniło, jakby były instrukcje. No to zmieniłoby bardzo wiele. Wbrew pozorom dyżurni ruchu, kiedy czegoś nie wiedzą,
nie są pewni swojej wiedzy, a mają instrukcję, zwyczajnie to jest chwila, to jest minuta, żeby zajrzeć do tej instrukcji, sprawdzić, czy jakaś sytuacja, która dzieje się na przykład, nie wiem, raz na rok i nie pamiętamy po prostu, co to jest. Wystarczy zajrzeć do instrukcji, zobaczyć, co te dziwne oznaczenie, które widzimy, nie wiem, pierwszy raz w życiu, czy drugi raz w życiu, bo pierwszy raz widzieliśmy na szkoleniu, co ono oznacza, i po minucie ruch jest prowadzony normalnie, bezpiecznie, wszystko dzieje się w porządku, tak? Sam byłem świadkiem takiej sytuacji. Natomiast jeżeli brakuje tego wszystkiego, gdzieś to wszystko kuleje, no to w pewnym momencie tak faktycznie ta masa krytyczna zostaje przekroczona, ale to absolutnie nie jest jeden ciąg. Ja bym powiedział, to jest wielowątkowa sprawa. To jest tak wielowątkowa sprawa, że też może wiele osób nie chce o tym myśleć, tak? Bo lubimy łatwe rozwiązania, lubimy proste wskazanie, ten jest winny i to zamyka sprawę, tak? A takie dłuższe dyskusje no, są raczej męczące i... Zamieszanie z kolorami na posterunku w sprawie trwało nadal po rozmowie ze starzynami. Okazuje się bowiem, że to, co PKBWK zawarła w raporcie w jednym zdaniu, było pełną rozmową z dyżurnym stacji Kozłów. Dyżurna ze sprawy wyjaśniła mu sytuację z odcinkami i strzałkami oraz ich kolorami. Kozłów zaś, mając podgląd na sytuację na posterunku, potwierdził jej słowa, po czym sam stwierdził, że nie wie, podejrzewając jakąś usterkę. Dopiero po tej rozmowie padają słowa dyżurnego z PSAR o puszczeniu pociągu na pociąg. Niech o rzekomej, chwilowej utracie zdrowego rozsądku świadczy to, że nie tylko Jolanta S. nie wiedziała, o co chodzi z czerwoną strzałką i popielatym odcinkiem. Jej koleżanka podczas jednego z wysłuchań również popełniła ten sam błąd. Zresztą słowa samej Jolanty S., które pojawiają się w książce Zderzenie czołowe, powinny wystarczyć. Niby przed otwarciem ludzie z kombudu przychodzili i nam pokazywali różne rzeczy. Autoryzacja powinna być, jak już sprawa była czynna. Powinien być dyżurny, zwierzchnik i ktoś, kto by się znał na tych urządzeniach. A tam się nikt nie znał. Mówili też, że jak odcinek wyskoczy na czerwono, to można jechać. Można kasować i jechać, a za pierwszym razem nawet nie kasować. A jest to tylko jeden z wielu wątków katastrofy pod Szczekocinami. Od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami nie doszło do wypadku kolejowego, w którym zginęliby pasażerowie jakiegokolwiek pociągu. Najbliżej prawdopodobnie było w Złocieńcu 30 lipca 2019 roku, który był niemalże 99% powtórką sprzed 7 lat. Jednakże od tego czasu ilość kolejnych informacji o zdarzeniach i incydentach, a także ich powodów, zaczyna poważnie zastanawiać. Na początku marca 2020 roku na stacji Szymankowo, położonej na linii kolejowej numer 9, stacji dotąd znanej jedynie z początku II wojny światowej, dochodzi do najechania pociągu towarowego na wózek motorowy WMB-10. W wyniku wypadku giną dwaj kolejarze, maszynista i toromistrz, którzy znajdowali się w WMB-10. Śledztwo PKBWK wykazało, że ani kolejarze na pokładzie wózka motorowego, ani dyżurny ruchu stacji Szymankowo nie przestrzegali przepisów o prowadzeniu ruchu pociągów, co spowodowało pominięcie przez WMB-10 semafor wskazujący stój. Dodatkowo wyszło na jaw, że rozmowy między wózkiem a dyżurnym ruchu prowadzono przez telefony komórkowe. W 41. rocznicę katastrofy kolejowej pod Otłoczynem w części mediów pojawia się informacja, że pod Koszalinem doszło do incydentu kolejowego. Z postu zamieszczonego przez Piotra Rachwalskiego okazuje się, że pomiędzy stacjami Koszalin i Nosówko na jednym torze znalazły się dwa pociągi PKP Intercity. Oba składy zatrzymały się w odległości kilkuset metrów od siebie. Oba pociągi wyprawiono na sygnał zastępczy, zaś odjazd składów z Koszalina i Nosówka dyżurni ustalili poprzez telefony komórkowe. Według informacji udzielonych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Koszalinie półtora roku po zdarzeniu, dyżurni zostali uniewinnieni, ponieważ rozmawiali przez komórki i żadnemu z nich nie można było przypisać winy. Tymczasem kilka dni przed incydentem pod Koszalinem T-Mechatronik udostępnił na swoim Facebooku fragment dokumentu, prawdopodobnie jednego z wykazów przekazywanych maszynistom,
z którego wynikało, że w obrębie lokalnego centrum sterowania Opalenica, położonego na linii kolejowej numer 3, czyli od Poznania Górczyna aż do stacji Zbąszyń, nie było łączności z dyżurnym ruchu. Był za to podany numer telefonu komórkowego do dyżurnego, na który mieli dzwonić maszyniści. Tymczasem 30 maja 2013 roku, czyli 7 lat przed Szymankowem, prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję, w której zakazano korzystania z telefonów komórkowych podczas pełnienia obowiązków służbowych. Kwestia ta okazuje się jednak być bardziej złożona. Problem z telefonami komórkowymi jest taki, że zasadniczo nie powinno się ich używać w ogóle. I tu jakby są dwa elementy. Po pierwsze, to jest element do rozmów prywatnych, który się przewija, wiadomo. A drugi to jest element pod tym taki, że no, te rozmowy nie są rejestrowane, więc w związku z tym nie należy ich stosować w komunikacji służbowej do prowadzenia ruchu. Natomiast dobrze wiemy, że przepisy swoje, rzeczywistość swoje, tak? I mimo, że dogadywanie się przez komórki już w 2010 roku okazało się tragicznym w skutkach, no to do dziś tak naprawdę na kolei panuje zwyczaj, mówiąc o tym, że jeżeli coś jest nie tak, to ja poproszę numer do pana, bo ja poproszę numer do pani na komórkę, tak? I rozmawiamy na telefon komórkowy, ustalamy, co zrobić w tej sytuacji, kiedy się dzieje coś naprawdę złego. Jeżeli ktoś chce zakombinować, no to komóreczki i jedziemy w ten sposób, tak? Bo wiadomo, że tutaj nie będzie dowodów, a jeżeli nawet, to może uda się z tego wyłgać. Nie jestem pewien, czy na pewno między Koszalinem a Nocówkiem dyżurni dogadywali się między sobą na telefony komórkowe. Znam inną wersję tej sprawy, ale bez zapoznania się z aktami z prokuratury, no nie bym nie ferował wyroków, jak to było tak naprawdę. No faktem jest natomiast to, że dyżurni byli pozbawieni łączności i w sytuacji takiej, jaka zaszła, no powinien zostać ruch wstrzymany. I znowu cofamy się do tego, no, że przepisy swoje, a rzeczywistość swoje, że presja na opóźnienia jest duża. Jak dobrze wiemy, też telefony stacjonarne zostały zlikwidowane z nastawni w Nosówku, więc również nie było możliwości skontaktowania się tą drogą. No i pytanie, co w tej sytuacji należało zrobić. No wybrano złą decyzję, na szczęście nie skończyło się to źle. Co do prokuratury, no też trzeba pamiętać, że prokuratura działa trochę inaczej niż nam się wydaje, niż komisje wypadkowe. No to znaczy, że tutaj trzeba przypisać po prostu komuś winę. No jeżeli nie możemy stwierdzić, ponieważ dyżurni albo odmówili składania zeznań, albo wręcz, albo jakby z ich zeznań nie wynikało, co tak naprawdę miało miejsce, no to trzeba uczciwie stanąć prawdzie i powiedzieć, że no nie jesteśmy w stanie skazać winnego, tak? Natomiast pytanie, czy nie należałoby wzmocnić instytucji kontrolnych, instytucji odpowiedzialnych za badanie wypadków, tak żeby ich zalecenia, ich wskazania miały jakąś większą moc prawną. No tylko znowu, pozostaje pytanie, co zrobić z tym, że nawet załóżmy, że te decyzje będą miały jakieś, będą jakimiś sankcjami obłożone, ich niewykonanie. No dobrze, ale jak wyplenimy to, żeby maszynista z dyżurnym jednak nie mówili, to ja poproszę numer do pana, ja poproszę numer do pani. No to jest zupełnie inna rzecz. To jest ciągle próba zawsze w sytuacji kryzysowej unikania odpowiedzialności, a nie unikania konsekwencji. To raczej tu bym szukał problemów, że mamy w takich sytuacjach jako ludzie, w ogóle wszyscy, skłonność do tego, żeby unikać konsekwencji własnych czynów, a nie unikać tego, żeby po prostu nie dochodziło do czegoś naprawdę poważnego. Czy podobne podejście miało miejsce w zeszłym roku w Zabierzowie i w Trzebini, czy to zupełnie dwie różne? W Zabierzowie mieliśmy pominięcie sygnału stój, pociągi zatrzymały się chyba 100-150 metrów od siebie, a w Trzebini mieliśmy jazdę widełkową. Zacznijmy od Trzebini. W Trzebini problemem było to, że tam miała miejsce awaria urządzeń SRK. Bodajże to było po którejś burzy, nie wchodząc w szczegóły, tam były po prostu uszkodzone urządzenia, które nie zostały naprawione. Po prostu. I to nie wynikało ze złej woli dyżurnego czy maszynisty w tym momencie. Wynikało po prostu z nienaprawionej awarii, ruch był nadal prowadzony, nie naprawiono urządzeń, nie wprowadzono odpowiednich obostrzeń, no i skończyło się dość spektakularnie, na szczęście bez ofiar, tak? Natomiast dobrze wiemy, jak taka jazda może być niebezpieczna.
Co do Zabierzowa, no to nie ma pewności tak naprawdę, z czego to wynikało. Czy był to pośpiech, czy był to błąd tylko jednej strony. Nie lubię opierać się na niesprawdzonych jakichś plotkach, tego typu informacjach. Myślę, że należałoby poczekać się na szersze wyjaśnienie, jeżeli w ogóle PKBWK zajmie się tym tematem, albo kiedy się nim zajmie, bo ostatnio są dość duże opóźnienia w pracy komisji, na co wszyscy zwracają uwagę, co, nie wiem, być może wynika z niedostatecznej liczby pracowników. I to też jest chyba dość istotne, że na taką, że jeżeli tutaj brakuje pieniędzy, tutaj brakuje ludzi, no to mamy poważny problem, bo takie rzeczy powinny być wyjaśniane możliwie szybko i możliwie sprawnie. Oczywiście nie mam zastrzeżeń do samej jakości raportów Państwowej Komisji, natomiast no, sytuacja, w której to trwa tak długo, no to no, należałoby się przyjrzeć i zastanowić, czy nie potrzeba większych pieniędzy, większych sił, większych środków na to, żeby ta komisja działała dużo sprawniej. Nie minęły 24 godziny od publikacji informacji o uniewinnieniu dyżurnych spod Koszalina, gdy wieczorem 19 stycznia pojawiła się informacja o wypadku kolejowym w Szczecinie. Na pociąg towarowy oczekujący pod semaforem wjazdowym na stację Szczecin Port Centralny od strony Szczecina Podjuch i mostu na Regalicy najechała jadąca luzem lokomotywa. Ranny został maszynista tak zwanego luzaka. Z dostępnych informacji wynikało, że dyżurny stacji Szczecin Podjuchy chciał wyprawić lokomotywę do portu centralnego. Otrzymał informację od tamtejszego dyżurnego, że szlak jest wolny. Ponieważ jednak nie mógł wyświetlić standardowego sygnału zezwalającego, wyświetlił sygnał zastępczy. 7 lat wcześniej Karol Tramer w numerze 6 czasopisma Zbiegiem Szyn zamieścił artykuł na sygnale zastępczym. Wynikało z niego, że po 3 marca 2012 roku polskie linie kolejowe wdrożyły program mający na celu zmniejszenie częstotliwości wyświetlania sygnału zastępczego. Do końca 2015 wyniki wyglądały pozytywnie. Średni czas stosowania tego sygnału wynosił wtedy 33 dni. Jednak w tym momencie doszło do odwrócenia trendu i średni okres zaczął rosnąć. W sierpniu 2016 wyniósł on 60 dni, co PKP PLK tłumaczyło sytuacjami losowymi oraz pracami na sieci. Od tego czasu o zastępczym słyszało się m.in. w przypadku Złocieńca, Koszalina i styczniowych Podjuch, wytwarzając tym samym dość negatywną opinię na jego temat. Ja bym nie demonizował sygnału zastępczego, o dziwo. Dlaczego tak jest? Ponieważ przyczyn podania sygnału zastępczego jest bardzo, bardzo wiele. To nie zawsze znaczy, że po prostu jedziemy sobie, bo nam się tak podoba, tylko na przykład sygnał zastępczy świeci się w wielu miejscach tam, gdzie jest linia dwutorowa, a mamy jednokierunkową blokadę liniową, więc jeżeli jest jakikolwiek remont na danym torze, no to wiadomo, że w jedną stronę wtedy będziemy jeździć tylko na sygnał zastępczy i to normalnie jest uregulowane w regulaminie stacji stycznych, tak? Więc to nie jest tak, że to po prostu tak jest. No w wielu miejscach mamy po prostu stare urządzenie sterowania ruchem, mamy jednokierunkowe blokady, nie mamy jakichś przebiegów na stacjach po torze lewym, więc w oczywisty sposób część jazd odbywa się na sygnał zastępczy planowo, nazwijmy to, tak? To znaczy planowo. Planowo w momencie, kiedy jest zamknięcie toru. Sygnał zastępczy można też wyświetlać wtedy, kiedy wszystko jest ok, ale na przykład przez moment mamy zanik zasilania, no i niestety po powrocie zasilania no można już pojechać tylko na sygnał zastępczy, tak? Jest jeszcze parę innych czynników, kiedy jego się używa. Natomiast to nie znaczy, że wszystkie są złe. Oczywiście wiadomo, że zawsze jest to niższy poziom bezpieczeństwa niż jazda na utwierdzonym przebiegu z podanym semaforem, no to wszyscy, myślę, miłośnicy kolei i kolejarze o tym wiedzą. Natomiast to nie jest tak, że to jest zawsze źle. Też z tą walką z sygnałem zastępczym też było trochę tak, że ona była robiona tam, gdzie było to zrobić prosto. Na przykład mamy linię 281 na odcinku od Gniezna do Chojnic, gdzie dobrze wiemy, że jeździ tam jeden pociąg tygodniowo, tak? No i wiadomo, że cały przejazd tych wszystkich pociągów od Gniezna do Chojnic odbywa się na sygnały zastępcze z drobnymi gdzieś tam wyjątkami. No w oczywisty sposób tam jest jeden pociąg na tydzień, tak? I to nie zagraża niczyjemu bezpieczeństwu, że ten pociąg jeden na tydzień wyjedzie na sygnał zastępczy. No ale potem przychodzi UTK, mówi, no to eliminujemy sygnał zastępczy, więc trzeba wydać mnóstwo pieniędzy tylko po to, żeby jeden pociąg w tygodniu pojechał na sygnał na semaforze, a nie na sygnał zastępczy. Natomiast nie patrzyłbym na same statystyki, tak? Uważam, że dużo ważniejsze jest to, po pierwsze,
co to zmieniło w podejściu w ogóle do stosowania sygnału zastępczego. I dwa, no też w statystykach mówimy o na przykład jeździe na rozkaz pisemny, tak? No bo równie dobrze możemy stwierdzić, że no więc poziom degrengolady w Złocińcu był tak ogromny, akurat w Jankowie Pomorskim, że nawet nie podłączono sygnału zastępczego. Więc trzeba by też patrzeć na to, kiedy się dzieje coś złego, kiedy wyprawiamy pociąg właśnie na rozkaz. No i to znowu jest wypadek w Szymankowie, tak? Głuchy telefon, no ogromna katastrofa z Osiecka, to już z czasów prehistorycznych, ale też jakby to nie jest szukanie winnego w sygnale zastępczym, to jest trochę tak jak obwinianie młotka, że wbija gwoździe, tak? A może nie tyle, że wbija gwoździe, co że ten młotek czasem trafia w palec. To jest narzędzie, którego się używa w pewnych warunkach, ono oczywiście jest mało bezpieczne, można wymyślić coś bardziej bezpiecznego od młotka, natomiast no nadal to jest tylko narzędzie. I myślę, że dużo ważniejsze jest to, jakie jest podejście po prostu w myśleniu na temat tego, co się robi i jak się robi. Szczególnie teraz, kiedy rośnie presja związana z tym, że no są opóźnienia, więc niewątpliwie dyżurni pracują często pod presją, uważam. Presją opóźnień. I co już wtedy zwracali uwagę, kiedy doszło do wypadku pod Szczekocinami, że no przecież nic się nie może opóźniać. A przecież mieliśmy wtedy dużo większą punktualność pociągów niż teraz. Natomiast dzisiaj pracują dyżurni też, podejrzewam, pod jeszcze większą presją i są na świeczniku, nazwijmy to. To nie jest łatwa praca. Więc ja nie szukał przyczyn sam w sygnale zastępczym, tylko właśnie raczej w podejściu do tego, jak się używa pewnych narzędzi. Gdy tylko dochodzi do jakiegokolwiek zdarzenia kolejowego, można zauważyć, że media najbardziej interesuje to, czy ktoś w wypadku zginął lub jakie są jego rozmiary. Od tego bowiem zależy, ile czasu antenowego lub miejsca na portalu poświęci się danemu zdarzeniu. Jeżeli ofiar nie ma i rozmiary są niewielkie, to można się rozejść, bez względu na skalę naruszeń. Tak było chociażby po ogłoszeniu przez prokuraturę uniewinnienia dyżurnych spod Koszalina. Chodzi tu jednak o sam fakt użycia telefonów komórkowych. Mało kogo bowiem zainteresowało, że było to trzecie zdarzenie takiego typu, po Szymankowie i Korzybiu, gdzie takie coś miało miejsce. Incydentem pod Złocieńcem oprócz dwóch portali nie zainteresowało się żadne medium. To jest do czasu, aż o sprawie nie napisał Karol Tramer w 2020 roku. Wspomniany już artykuł Edyty Gietki jest przykładem, jak twórczość medialna poszukująca sensacji może zajść za daleko. Z perspektywy czasu, nawet patrząc poza katastrofę szczekocińską, można odnieść wrażenie, że źródła informacji liczą się w coraz mniejszym stopniu. Rządzą sensacja i emocje. Coraz mniejsza dokładność powoduje powstawanie kolejnych błędów, jak chociażby uparte nazywanie dyżurnego ruchu drużnikiem. Publikacje raportu, wyroku czy uniewinnienie media odczytują jako zamknięcie sprawy. Jest to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Jak oceniasz rolę mediów? Bo powiedziałeś, że no, media się tym zajmowały przez pierwszy tydzień, a potem była cisza. Troszeczkę to może odżyło po książce Karola Tramera, chyba że to jakoś inaczej uważasz. Ja myślę, że my żyjemy w paradygmacie samochodu jako dominatora naszej mentalności, tak? I to nie jest mój wymysł, ani jakieś aktywistyczne bajabongo, tylko jakby to też jest oparte na badaniach, które są prowadzone, że w momencie, kiedy mowa jest o samochodach, my nagle zmieniamy optykę. I przez to, że myślimy o samochodach, gdzie mamy codziennie dziesiątki, setki wypadków na drogach, to też myślimy, przekładamy tę samą miarę do kolei. I tę samą miarę przekładają prokuratorzy, tę samą miarę przekłada sąd czasem nawet, tę samą miarę przekładają media. No, że przecież praktycznie na drodze codziennie prawie, że dochodzi do jakiejś czołówki, albo jesteśmy o włos, żeby jej uniknąć, no to w momencie, kiedy pociągi się zderzają, to się dzieje raz na 20 lat, albo jeszcze rzadziej w Polsce, no to nagle okazuje się, że no, tutaj też przyjmuje się taką optykę. Już na szczęście to nie był ten poziom, że podwozia były złe i czy maszynista był trzeźwy i czy nie mógł skręcić. Natomiast no, mi się wydaje, że to wynika z kilku rzeczy i to nie tylko mediów dotyczy, to wielu też wątków dotyczy. To jest tak jak powiedziałem, to jest skomplikowany temat. Co ciekawe, też w książce to opisuję, że bardziej dociekliwe i zainteresowane tematem były ówczesne media opozycyjne. W oczywisty sposób były dużo bardziej zainteresowane, przynajmniej przez pierwszy tydzień, później to się zmieniło, docieraniem, do drążeniem, gdzie jest prawda i tak dalej. Natomiast
też ta pogoń za sensacją i pogoń za takim, nie wiem, zgrillowaniem polityka nielubianej koalicji wzięła górę nad rozumem i to też skończyło się bardzo źle dla samej Gazety Polskiej, bo to o niej mowa, o tym, co tam się działo, właśnie próba wyciągania wniosków oderwanych od rzeczywistości, szukania winnego tam, gdzie go nie było, a przynajmniej to było takie przechodzenie obok, tak? To było mijanie się z tym, co było najważniejsze. Nie ukrywam, że byli też niezadowoleni dziennikarze, którzy uczuli się urażeni tym, że opisałem, że po prostu reporterzy biegali wokół miejsca katastrofy, wręcz momentami wchodząc służbom po prostu w paradę. Co akurat było prawdą, bo po pierwsze widać było to na przykład na materiałach TVN-u, tak, że wręcz była po prostu fragment, że podstawiono mikrofon ratownikom, którzy mówili, no my idziemy ratować ludzi. I sami też po akcji, tak, oceniając samą akcję ratunkową, mówili, że no media zdarzały się, że były przeszkodą. Oczywiście nie na taką skalę, żeby ktoś z tego powodu poniósł stratę na zdrowiu czy życiu. Natomiast no, niewątpliwie media szukają sensacji. Jeżeli czegoś się nie da prosto wytłumaczyć, no to przestaje być interesujące. I też sposób działania mediów, tak, gdzie nie ma pieniędzy na to, żeby po prostu skierować dziennikarza na to, żeby się jakąś sprawą zajmował, zdrążył ją na tyle głęboko, żeby wyciągnąć wszystkie brudy, wszystkie wątki. No nie ma na to pieniędzy, liczy się tu i teraz klikanie odsłony i lecimy dalej, bo trzeba kolejny temat znaleźć, który przyniesie nam klikalność, przyniesie nam reklamy i tak dalej, więc w pewien sposób jest to zrozumiałe, natomiast no też jakby trzeba pokazać to, że to zainteresowanie mediów jest takie bardzo powierzchowne, szybko się pojawia, szybko gaśnie. Czy jakiś poważniejszy wypadek to tak naprawdę jest kwestia czasu, czy to jest podejście panikarskie i po prostu na przykład ja przesadzam, tak mówiąc? Kiedyś wypadek jakiś na pewno poważniejszy się zdarzy, tak? Prędzej czy później, no to kiedyś musi wystąpić, to nie jest tak, że to się nigdy nie stanie. Natomiast pytanie jest też o skutki, tak? Widzimy na przykład to, że takich bardzo poważnych wypadków kolejowych w ostatnich latach nie mamy. Wiele z nich to są rzeczy, które faktycznie miały poważne podstawy, tak, systemowe, poważne przyczyny, które mogły skończyć się źle, ale gdzieś na którymś momencie zawsze występował jakiś element, który zmniejszał te konsekwencje. I raczej skupiam się na tym, że będzie raczej dochodziło do tego, że będziemy mieli więcej incydentów, ale one nie będą tak groźne, jak do tej pory mieliśmy spektakularne wypadki z wieloma ofiarami. Raczej spodziewam się, że będą to sytuacje, w których w ten czy w inny sposób te konsekwencje będą niewielkie, aczkolwiek takich wypadków może być więcej. Mniejszych, a mniej groźnych, ale więcej niebezpiecznych zdarzeń. Wydaje mi się, że przy obecnym poziomie zaawansowania techniki jednak i też świadomości w dużej mierze bezpieczeństwa, bo to się poprawiło. Nie możemy mówić, że jest tak, jak jest, bo myślę, że sam doskonale wiesz, ile wypadków kolejowych było w czasach PRL, a ile jest obecnie. Tak? To nie da się tego wytłumaczyć tego, że mniej pociągów jeździ po polskich torach. To tak nie działa. Świadomość bezpieczeństwa, wiele rzeczy się naprawdę poprawiło. Kolej w ogóle jest bezpieczna jako system. Więc podejrzewam, że będzie miało miejsce po prostu więcej incydentów będących utrudnieniami w ruchu, jakimiś drobnymi sytuacjami, które będą właśnie kończyć się ewentualnie jakimiś uszkodzeniami czy to infrastruktury, czy taboru, ale wydaje mi się, że groźnych wypadków, poza wypadkami na przejazdach oczywiście, bo to jest inna kategoria, takich wypadków z samego systemu kolejowego raczej będzie mniej na rzecz małych incydentów, które będą się pojawiać. No też myślę, że przede wszystkim będzie o nich głośno z uwagi na to, że mamy wszechobecne social media, tak? Jakiekolwiek zdarzenie, które teraz się dzieje, dowiadujemy się o tym w 15 minut, bo ludzie już są z telefonami, robią zdjęcia i my o tym wiemy, więc też wydaje mi się, że ten element jest bardzo ważny w budowaniu kultury bezpieczeństwa, bo bardzo trudno jest już teraz zatuszować jakąkolwiek wpadkę. To no chyba, że mówimy o Złocieńcu. No tak naprawdę chyba tylko jedno czy dwa media lokalne o tym napisały, jeżeli dobrze pamiętam. Zgadza się, ale też
Też jakby lokalizacja tego wypadku, też to, no gdyby zdarzyło się to na głównej trasie pomiędzy łączącej dwa duże miasta, no myślę, że rozgłos i w grę wchodził pociąg dalekobieżny, sytuacja byłaby dużo bardziej nagłośniona i dużo szybciej byśmy o tym usłyszeli, tak? Zauważ, że większość jakichś incydentów, wypadków związanych z pociągami, o których słyszymy, no to są jednak pociągi dalekobieżne, w których jest dużo więcej pasażerów, więc jakby skala też kolei, w momencie kiedy skala kolei rośnie, skala przewozów, jest więcej pasażerów, no to też jakby jest więcej oczu, które patrzą i nadzorują tą pracę, więc będzie to po prostu widać i myślę, że to wcale nie jest źle i więcej tych oczu patrzy i większe jest zainteresowanie tym jednak wszyscy będą się nieco bardziej pilnować, żeby to wszystko razem wyglądało, nie tylko wyglądało, ale działało bezpiecznie. Od 3 marca 2012 roku nie doszło do wypadku kolejowego, w którym zginęliby pasażerowie. Każde zdarzenie, czy to Smętowo, czy Złocieniec, czy nawet Koszalin, kończyło się co najwyżej rannymi lub, w przypadku incydentu, nerwami. Jednak nasilenie tych zdarzeń powinno stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie. Coś z kwestiami bezpieczeństwa nie jest do końca dobrze, skoro przyczyny incydentów coraz częściej się powtarzają. Media również powinny zmienić swoje podejście i informować o uchybieniach w bezpieczeństwie nie byle jak i w poszukiwaniu klików, tylko na poważnie. Bo to właśnie takie działania decydują o tym, czy do kolejnej katastrofy dojdzie wcześniej, czy też później. Bardzo często pod czarnymi dniami kolei pojawiają się komentarze, że ludzie boją się jeździć pociągami. To czy twoim zdaniem, bać się czy nie bać? Człowiek zawsze sobie jakieś lęki wymyśli, tak? Dobrze wiem, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszym transportem na świecie, biorąc pod uwagę liczbę wypadków na pasażerokilometry, a mnóstwo ludzi boi się latać, tak? Być może to też wynika z tego, że mam w pamięci ogromne katastrofy lotnicze związane z samolotami radzieckiej produkcji, które wydarzyły się w Warszawie i okolicach, więc jakby ta pamięć w Polsce jest wyjątkowo silna, mnóstwo ludzi boi się latać. Natomiast jakby też trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze wypadek kolejowy zdarza się bardzo rzadko. Po drugie, nawet jego skutki, nawet w najtragiczniejszych wypadkach są naprawdę niewielkie, biorąc pod uwagę liczbę pasażerów, jakie podróżują pociągami, prędkości itd., itd. To jest bardzo niewiele. Wbrew pozorom, jedyne czego można się bać, to kierowców na przejazdach, bo to jest element absolutnie nieprzewidywalny i to, co się tam dzieje, czasami jest faktycznie groźne dla pasażerów kolejowych, ale znowu to jest tak minimalny margines i tak naprawdę jadąc pociągiem jesteśmy trochę jak w czołgu, i to, mimo że wcale nie jesteśmy na wojnie i całe szczęście, że nie jesteśmy. Natomiast kolej jest super bezpiecznym środkiem transportu i zawsze się, jak ktoś mówi mi, że się boi jeździć pociągiem przy czytaniu mojej książki albo właśnie czy po obejrzeniu jakichś twoich filmów, to ja mówię, jest większa szansa, że zginiesz w drodze na dworze, że ktoś cię potrąci na pasach, niż to, że zginiesz jadąc pociągami. Tak? Absolutnie, to jest tak bezpieczny środek transportu, nie wiem, w pociągu może cię przewiać, może złapać grypę, prusaki jakieś czy inne pluskwy, można tak niestety, ale zginąć w pociągu to jest naprawdę coś, co się zdarza tak rzadko, że lepiej skupić się na tym, że rozglądać się na przejściu dla pieszych, czy jakiś bandyta drogowy nie chce nas zabić.